słuchajcie, smakosze. Uważam, i chyba nie tylko ja, że Polacy robią najlepsze wędliny na świecie. Jedną z nich jest kiełbasa myśliwska, którą wszyscy uwielbiamy, więc dzisiaj pokażę, jak można ją zrobić domowym sposobem. Przygotowałam szynkę wieprzową. Z tej szynki wytnę tylko kilogram najbardziej chudego mięsa. Pół kilo wołowiny i pół kilograma mięsa z łopatki wieprzowej. Do przyprawiania będzie mi potrzebna sól peklowa, zwykła sól kuchenna, cukier, grubo mielony pieprz, jałowiec i czosnek. Oczywiście, żeby była kiełbasa, potrzebne są jelita wieprzowe. Mam je tutaj w nasyconej solance. Wszystkie składniki, ich proporcje oraz jak taką kiełbasę zrobić, podaję w opisie pod filmikiem. Wszystkie rodzaje mięs teraz muszę pokroić na kostkę mniej więcej 4x4 cm. I na końcu pokroję łopatkę wieprzową. Jest ona trochę poprzerastana tłuszczem i taka ma być. Sól peklową 40 g i 20 g soli kuchennej mieszam. I teraz odważam tę sól. Gramów wsypuję do wołowiny. Kolejne 15 gramów do łopatki. I zostało mi w miseczce 30 gramów. Wsypuję ją do szynki. Ta miska jest mała, więc wymieszam mięso z solą peklową na talerzu. I mięso wkładam do miski. Uklepuję je. I zamykam. Wołowinę także mieszam z solą peklową. Mięso uklepuję. I także zamykam. To samo z mięsem od szynki. I tak przygotowane mięsa teraz wstawię do lodówki na 48 godzin. Jelita wyjęłam z nasyconej solanki, przepłukałam w wodzie kilka razy, no i moczyłam je około 3 godzin. Teraz te jelita można jeszcze przepłukać od środka. Końcówkę nakładam na wylewkę kranu i przepuszczam przez jelito zimną wodę. I tak samo zrobię z pozostałymi jelitami. Końcówkę zostawiam na brzegu miski. Wszystkie przyprawy mam przygotowane, ale owoce jałowca mam w całości, więc muszę je rozdrobnić. Wrzucam je do młynka i przemielam je. Po 2 dniach wyjęłam mięso z lodówki. Szynkę będę mieliła na największych oczkach. Wołowinę będę mieliła na najmniejszych oczkach, a łopatkę na średnich.
Teraz kolej na łopatkę. I na koniec, na największych oczkach, zmielę szynkę. Teraz mięso będę wyrabiać. Zaczynam od wołowiny. Wrzucam do większej miski. Do mięsa dodaję cukier, grubo mielony pieprz, pomielone ziarna jałowca, zimną wodę. Woda musi być bardzo zimna, prawie lodowata. I dodaję także przeciśnięte przez praskę 2 ząbki czosnku. I teraz wołowinę z przyprawami i z wodą dokładnie wyrobię, żeby się wszystko fajnie wymieszało. I do tej wołowiny będę dodawać pomieloną szynkę i łopatkę. Mięso będę bardzo dokładnie wyrabiać, dość długo, myślę, że przynajmniej 20 minut, aż wszystkie mięsa się dobrze ze sobą połączą i staną się mocno kleiste. Mięso jest już bardzo mocno klejące, długo trzyma się ręki, więc będzie można zaraz nawijać to mięso w jelita. Lejek smaruję smalcem. I na tak natłuszczony lejek nałożę teraz jelito. Do maszynki nałożyłam mięso i teraz będę je przesuwać, aż ukaże się w końcówce lejka. O. Mięso już mi się ukazało. Teraz zawiązuję na końcu jelita supełek i delikatnie będę jelito napełniać. Jednocześnie będę kontrolować jego wypełnienie. W połowie mniej więcej ściągam trochę jelita, kilka razy przekręcam i formuję kolejną kiełbaskę. I teraz ściągam jelito i drugą końcówkę także zawiązałam. I tak będę formować następne kiełbaski. Robię już ostatnią kiełbasę. Ściągam jelito i zawiązuję na końcu supełek.
I tak teraz przygotowane kiełbasy powieszę na drążku, aby się tak zwanie osadziły. I w ten sposób przygotowane kiełbasy będą wisiały teraz przez całą noc. Jutro weźmiemy je do wędzenia. Grill ogrodowy przystosowaliśmy do możliwości wędzenia. W dolnej części znajduje się generator dymu, a w górnej powiesiliśmy kiełbasy. Kiełbasy wiszą, zaraz tę komorę zamkniemy, bo za chwilę z generatora zacznie wydobywać się dym. Widać, że bardzo ładnie już się dymi. Będziemy wędzić 4 godziny w dymie o temperaturze 40 stopni. Wędzimy w dymie bukowym z dodatkiem gałązek jałowca. Na termometrze w tej chwili jest około 35 stopni, a najlepsza temperatura do wędzenia tego typu kiełbas jest 40-45 stopni. Regulujemy temperaturę dymu za pomocą szybra. Albo go troszeczkę otwieramy, albo zamykamy. Oczywiście kontrolujemy to wszystko na termometrze. Przynieśliśmy kiełbasy z ogrodu. Są wspaniale uwędzone. Pięknie pachną jałowcowym dymem. Zdjęłam z nich sznureczki i haczyki. I teraz wrzucę je do gorącej wody. Kiełbasa będzie się parzyła w wodzie o temperaturze 75 stopni przez 20 minut. Temperatura wody jest 75 stopni i taka ma być. I teraz przez 20 minut ta kiełbasa się będzie parzyła. Czas parzenia minął. Wyjmę teraz kiełbasy na deskę, a potem powieszę z powrotem na drążku, aby obciekły z wody i wyschły. Kiełbasa po zaparzeniu już wystygła i w zasadzie już można ją jeść, ale zostawię ją jeszcze na kilka dni na drążku, żeby się trochę podsuszyła, wówczas będzie najlepsza. Cieszę się, że kiełbasę myśliwską można zrobić w domu i podwędzić w zaadaptowanym do wędzenia ogrodowym grillu. Pięknie wygląda. Pyszna. Przeszła smakiem jałowca, jałowcowego dymu. Kilka dni kiełbasa podsychała w temperaturze pokojowej. I taka nam najbardziej smakuje. Lubimy ją pokrojoną w cienkie plasterki jako przekąskę. Świetna jest także na kanapki. Zachęcam wszystkich do robienia kiełbasy w domu. Jak widzicie, zrobienie jest całkiem proste i wiemy, co jemy. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.